Cześć kochani, witam Was serdecznie. Mam na imię Olga i zapraszam na jogę dla początkujących. Będzie to 20-minutowa, około 20-minutowa praktyka, w której nie będziemy się za bardzo męczyć, ale przejdziemy przez większość asan, które są bardzo dobre na początek, na poznanie się, zapoznanie się z jogą. Super. Zaczniemy od pozycji dziecka, która jest pozycją odpoczynkową. Także zaczniemy od kręgu podpartego i rozsuńcie kolana na szerokość maty, złączcie duże palce u stóp i usiądźcie na pięty, pośladkami na pięty, wyciągnijcie ręce do przodu i połóżcie czoło na macie. I oddychajcie, oddychamy. Oddech jest kluczowym elementem jogi. Mocny wdech i wydech do brzucha, relaksujący ciało. Jeżeli pupa nie do końca Wam schodzi na pięty, możecie podłożyć coś pod pupę albo jeszcze chwilkę zostać w tej pozycji. Wyciągamy ręce do przodu, czoło na macie, luźne ciało, luźna żuchwa. Super. Z kolejnym wdechem przejdziemy do klęku podpartego i zrobimy kilka rund krowy i kota. Będziemy tutaj działać z oddechem. Z wdechem opuszczamy brzuch do dołu, patrzymy przed siebie. Z wydechem podwijamy ogon pod siebie, wyciągamy koci grzbiet, spuszczamy luźną głowę i odpychamy się dłońmi od maty. Koci grzbiet. I jeszcze raz wdech. Patrzymy przed siebie, pępek jak najbliżej maty. I sprawdźcie, czy macie nadgarstki pod barkami, a kolana pod biodrami. I wydech, koci grzbiet. Podwijamy ogon, wyciągamy kręgosłup do sufitu, luźną głowę, luźną szczękę. Dłonie całe przyklejone do maty. I wdech, jeszcze raz spójrz przed siebie. I wydech. Luźną głowę. I wdech. Znajdź centrum. Super. Teraz podwiniemy palce u stóp. Delikatnie przejdziemy dłońmi do przodu. I podnosząc biodra do góry, przejdziemy do psa z głową w dół. Pamiętajcie, aby mieć ugięte kolana. Dłonie mocno przyklejone do maty. Barki daleko od uszu, prosty kręgosłup. Pośladki ciągną do sufitu. I właśnie w psie z głową w dół chodzi nam o to, żeby wyciągnąć kręgosłup, a nie na siłę wyprostować nogi i postawić je na macie. Nie. Delikatnie uginamy kolana. I oddychamy. Super. Z wdechem przenieś ciężar ciała do przodu, do pozycji deski, do planka. Mocny brzuch, nadgarstki pod ramionami, mocne nogi. Wypychamy się, odpychamy się od maty, tak aby pomiędzy łopatkami nie było przerwy. Pupa w jednej linii z ciałem. I oddychamy. Z wydechem opuść kolano na ziemię. Delikatnie ugnij ręce w łokciach i połóż klatkę piersiową na macie. Potem brodę i brzuch. Połóż ręce pod ramionami i delikatnie unieś się do góry. Spójrz przed siebie. Ale tylko tak, abyś mógł od
od zabrać ręce z maty. Czyli nie opieramy się, tylko siłą mięśni grzbietu podnosimy ciało. I rozluźnij. Połóż policzek na macie, wyciągnij ręce wzdłuż tułowia. Z kolejnym wdechem podnieś ciało, podnieś nogi i ręce. Spójrz przed siebie. Pamiętaj, aby brzuch przylegał do maty, biodra dotykają maty. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. Delikatnie. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Podnieś, przepraszam, połóż ręce pod barkami. Podnieś się na kolana, zaczep palce z tyłu i znowu przejdź do psa z głową w dół. I oddychamy. Wdech i wydech przez nos. Odpychamy się od ziemi, ramiona daleko dłuż, luźna głowa, luźna żuchwa. Pępek przyklejony do kręgosłupa. Pośladki ciągną do góry, jak najwyżej. Jeżeli możemy, to stawiamy jedną piętę na macie, a potem drugą. Wyprowadzamy psa na spacer. I opuść kolana na ziemię. Na szerokość maty, palce u stóp razem i przejść do pozycji dziecka. Kilka oddechów. I delikatnie podnieś się do góry. Tym razem złącz kolana. I również połóż czoło na macie. Ręce wzdłuż ciała. To również jest pozycja dziecka, balasana. Tylko, że z kolanami razem, z zaokrąglonym kręgosłupem. I oddychaj. Delikatnie, z kolejnym wdechem podnieś się do siadu. Super, teraz zrobimy skręty. Wdech, ramiona do góry, prosty kręgosłup. I z wydechem odwróć się do prawej strony, lewa ręka na prawe kolano, prawa ręka za ciałem. Odkręcamy bark za prawą ręką do tyłu, patrzymy za prawym barkiem. I z wdechem wyciągamy kręgosłup do góry, z wydechem skręcamy się jeszcze bardziej. I oddychamy. Super. Wdech góra i wydech druga strona. Prawa ręka na lewe kolano, lewa ręka za ciałem. Odkręcamy bark za siebie, głowa za barkiem. Wdech, wyciągamy kręgosłup do góry, wydech, skręcamy się. I wdech, i wydech. Super. Z wdechem wróć do centrum, opuść ramiona i przesuń pośladki na matę, wyprostuj nogi przed siebie. Jesteśmy w siadzie. Wyprostuj mocno kręgosłup do góry. Oprzyj dłonie na macie, jeżeli możesz. Wyprostuj nogi. Uaktywnij nogi. Palce zadarte. Długi kręgosłup. Dandasana. Niby nic, a jednak. I delikatnie rozluźnij.
Zegnij prawą nogę w kolanie i połóż prawą stopę na wewnętrznej części lewego uda. Weź wdech do góry, wyciągnij kręgosłup i z wydechem skłoń się do lewej nogi. Pamiętamy, aby nie ciągnąć czołem do kolana, tylko najpierw brzuchem, potem klatką piersiową. Jeżeli to jest Wasz zakres, to w porządku. To nie są wyścigi, każdy robi na tyle, ile może. Ale możemy, jeżeli możemy, to schodzimy niżej. I oddychamy. Pamiętamy, aby oddychać. Z wdechem podnosimy się do góry, prostujemy nogę i zmieniamy. Tym razem lewa stopa do wewnątrz prawego uda. Wdech, ramiona do góry, prosty kręgosłup i z wydechem skłon do prawej nogi. Oddychamy. Pamiętam, wydłużać kręgosłup przed skłonem. Bo o to tak naprawdę nam tutaj chodzi. Wydłużenie kręgosłupa i rozciągnięcie nóg. Super. I z wdechem podnieś się do góry, wyprostuj drugą nogę i teraz skłon do obu nóg. Wdech, ramiona do góry i wydech do obu nóg. Jeżeli nie jesteśmy w stanie położyć się na nogach i za bardzo nas ciągną uda, to delikatnie uginamy kolana. I oddychamy. Luźna głowa, luźna szczęka. Pamiętajcie o oddechu. I z wdechem delikatnie podnieś się do góry. Przesuń biodra do przodu, do ugiętych nóg. Połóż ciało na plecach. Zagnij nogi w kolanach i ustaw stopy tak, abyś był w stanie dotknąć dużym palcem do pięty. Na taką odległość od bioder, abyśmy jeszcze byli w stanie dotknąć te stopy. I teraz przejdziemy do wspartego mostu. Z wdechem podniesiemy krąg po kręgu kręgosłup do góry, wypychając biodra do góry, delikatnie zaciskając pośladki. Pamiętajcie, aby kolana były nad kostkami, aby nie rozjeżdżały nam się na boki lub w jedną, w drugą. Równo nogi. Jeżeli chcecie, możecie zapleść ręce pod biodrami. Tylko wtedy pamiętajcie, aby przedramiona były na macie. I tutaj najlepiej nie ruszamy głową. I z wydechem rozluźnij w dół. Super. Teraz przyciągnij kolana do klatki piersiowej i przytul mocno. Przytul się mocno i rozluźnij. Delikatnie złapiemy się za zewnętrzne partie stóp. Przejdziemy do szczęśliwego dziecka. I postaramy się, aby kolana były poza linią ciała. Idealnie kostki nad kolanami, ale jeżeli nie dajecie rady, to robicie tak, jak możecie. I staramy się przykleić odcinek lędźwiowy do ziemi, do maty. I oddychamy. Super. I z wydechem rozluźnij. Wyprostuj lewą nogę, prawą zostaw zgiętą i delikatnie przełóż prawą nogę za lewe biodro, przechodząc do skrętu. Wyprostuj ramiona i spójrz w prawą stronę.
Postaraj się, aby obie łopatki były na macie. Super. I z wdechem wróć do środka, przyciągnij obie nogi do klatki. I z wydechem wyprostuj prawą nogę, a lewe kolano delikatnie przełóż przez prawe biodro do prawej strony. Ramiona na ziemi i patrzymy w stronę lewej dłoni. Łopatki przyklejone. Jeżeli to znaczy, że musicie się troszeczkę cofnąć z kolanem, to nie szkodzi. I oddychamy. Wdech. Wróć do centrum. Znowu przyciągnij obie nogi i rozluźnij do Shavasana, czyli ostatniej pozycji dzisiaj. Stopy na szerokość maty, luźno opadają na boki, ręce wzdłuż ciała, wnętrzami skierowane do sufitu. I zamknij oczy. Jest to pozycja trupa Shavasana. I jest ona jedną z ważniejszych w praktyce jogi. Ponieważ występuje zazwyczaj na koniec całej praktyki. Jest to moment refleksji i obserwacji tego, co się dzieje z ciałem, co się zadziało z ciałem. Delikatnie poruszajcie palcami u rąk i u stóp. Przełóżcie ramiona za głowę, przeciągnijcie całe ciało. I delikatnie przerolujcie się na jeden bok. I z kolejnym wdechem podnieście się do siadu. Namaste. Jak widzieliście, to była dosyć krótka praktyka, ale mam nadzieję, że też było fajnie, też Wam się podobało. Jeżeli macie pytania, to walcie śmiało. I tak naprawdę w moich filmikach, większość tych filmików jest skierowana dla osób również początkujących, ponieważ daje możliwość zmiany pozycji, dostosowania tego do siebie. Także nie bójcie się próbować, praktykujcie i jeżeli macie pytania, to z chęcią na nie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia na macie. Pa!